drodzy serdecznie. W sobotę 29 lipca Słowo Boże na ten dzień zapisane jest w Psalmie 77. Szukam Pana w dniu mej niedoli. Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. A także w Ewangelii Mateusza. Jezus powiedział do uczniów: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się. Drodzy, chciałbym na początku powiedzieć jedną rzecz. Nie zawsze w naszym życiu jest źle. Myślę, że wiele jest w naszym życiu dni dobrych, pomyślnych, szczęśliwych. Takich, które chcemy wspominać, takich, do których chcemy wracać. Ale też może takich, za które chcemy Bogu podziękować. Zawsze możemy uważać, że dobro, szczęście, pomyślność to jest coś, co się nam należy. To jest pewna norma, to jest coś oczywistego, co powinno być zawsze. Natomiast może to jest coś, co jest Bożym darem. A wdzięczność Bogu to nie tylko powiedzenie dziękuję. Wdzięczność Bogu polega na tym, że szanujemy i cenimy to, co mamy. Jeśli jest dobrze, nie szukamy dziury w całym. Nie wynajdujemy powodów do sporów, konfliktów czy kłótni. Nie narzekamy dla samego narzekania. Z drugiej strony przychodzą dni złe, a nawet bardzo złe. Psalmista mówi o dniu niedoli, a jak czytaliśmy, Jezus w ogrodzie Getsemane przeżywa pewien kryzys. Mówi do swoich uczniów: moja dusza jest smętna aż do śmierci. I co ciekawe, za tą sytuacją duszy Jezusa idzie pewien kryzys cielesny. Jezus oddalił się nieco i upadł na swoje oblicze. To jest, co ciekawe, ten sam Jezus, który krótko przed swoim wniebowstąpieniem powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Pamiętamy też o wszystkich cudach Jezusa, które czynił poprzez swoją boską moc. Także Jego słowa zawierały wielką moc. Teraz jednak w ogrodzie Getsemane tej mocy jakby nie widać. To nie znaczy, że jej nie ma, ale to znaczy, że została przytłoczona przez lęk, stres, przez świadomość tego, co się wkrótce wydarzy. Trudno powiedzieć, drodzy, że kiedykolwiek będziemy w takiej samej sytuacji jak Jezus, ale być może w podobnej. Być może sami będziemy tymi, którzy poczują wielki lęk, wielki stres i wielką bezradność. Co mamy robić w takiej sytuacji? Wydaje mi się, że pewne dni musimy po prostu przetrwać. Pewne czasy musimy przeczekać. Musimy sobie powiedzieć w pewnych sytuacjach, jak to się mówi, nic nie zrobimy albo niewiele zrobimy. Ale co ciekawe, nawet w takiej sytuacji jest miejsce na modlitwę. Jezus upadł na swoje oblicze, ale modlił się. Psalmista wyciągał rękę do Boga. To też jest modlitwa. To też jest oczekiwanie tego, że Bóg pomoże. W różnych trudnych sytuacjach, które nas nieraz zaskoczą, do tego stopnia, że będziemy sami się zastanawiać, czy to się dzieje naprawdę. W różnych sytuacjach, kiedy będziemy zaskoczeni może reakcjami ludzi zupełnie innymi, niż się spodziewaliśmy. Ten jeden raz Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie ze mną, bo to ważne. Wiemy, że uczniowie zawiedli. Byli ludźmi takimi jak my. Czasami my zawodzimy. Czasami zawodzą ci, którzy mieli być dla nas oparciem. Co możemy powiedzieć dziś? W różnych trudnych sytuacjach ufajmy Bogu, że nie zawiedzie. Życzę nam wszystkim, kiedy będzie w naszym życiu źle, aby Bóg słyszał naszą modlitwę, aby widział naszą wyciągniętą rękę, aby nas podniósł, pocieszył, pomógł nam przetrwać zły czas i obdarzył dobrym czasem.